wiedzą panie, że 8 kwietnia rozpocznie się strajk nauczycieli? Coś syn mówił właśnie, że będzie taki strajk, że się odbędzie. I co pani o tym myśli? Wie pan co, no jest dużo nauczycieli po prostu, którzy są na zwolnieniach, czy no nie wiem, już strajkują, że tak powiem. I syn często jest w domu, zamiast się uczyć po prostu jest w domu. A myślę, że no, nauczyciele mają dosyć dobre pensje, tak, według mnie, na to, co wykonują, tak. Czy uczniowie według pani ucierpią na tym? Myślę, że tak, tak, bo wiadomo, rodzic w domu takie nauczy jak pedagog w szkole, tak. Dziękuję bardzo. Jednak to wszystko jest dobre, ale im się też należy. Oni naprawdę dużo muszą włożyć swojego serca do tych dzieci, żeby te dzieci naprawdę się nauczyły, poświęcić im ten swój czas. I na moje oko ten strajk może im dopomóc i powinien być, i powinni mieć trochę dodatku więcej. Na moje oko. Bardzo ja dziękuję. Jestem za. Czy słyszała pani o tym, że 8 kwietnia rozpoczyna się strajk nauczycieli? Słyszałam, ale... Co pani o tym sądzi? Nie wiem co sądzić. Jakby wszyscy chcieli strajkować, to by my nic nie mieli. A czy myśli pani, że uczniowie na tym ucierpią? Proszę? Czy uczniowie na tym ucierpią według pani? No na pewno jakiś stres mają. Słyszał pan, że 8 kwietnia rozpoczyna się strajk nauczycieli? Nie słyszałem. A co pan sądzi o takim strajku? Nie powiem, nie wypowiadam się na taki temat. Słyszałam. I co pani o tym sądzi? A ile w pasie? Że nie powinno tak być. Nasze dzieci potrzebują nauki, wiedzy zdobywać, a nie... Czy pani zdaniem dzieci na tym ucierpią? Na pewno. A czy pani zdaniem, jeżeli uczniowie nie będą mogli przyjść do szkoły, ucierpią na tym? No pewnie tak, bo jednak chodzenie do szkoły to jest podstawa, żeby nabrali wiedzy, nie? Fajnie. Fajnie? A dlaczego? No. Wolne. Co by się przy strajku nauczycieli? Fajnie. Dlaczego? Nie wiem, bo jest, nie ma lekcji. A wy co myślicie o strajku nauczycieli? To my się nie wypowiadamy. Ale co, myślicie, że uczniowie ucierpią czy nie? Nie, coś ty. Jak będzie strajk, no to będę mniej wolne i tyle. Dobra, dzięki. Nie wiem, po co im to potrzebne. Niech dzieci uczą. A potem dobrze uczą, a dopiero potem żądają pieniędzy. Myśli pan, że uczniowie na tym mocno ucierpią? Myślę, że tak. I to na psychice też bardzo. To nie jest nic dobrego akurat w tym momencie, proszę pana. Dlaczego? No bo co zrobią? Co dzieci zrobią? Pójdą do domu? A czy pani zdaniem nauczyciele zasługują na tą podwyżkę, które się domagają? Oczywiście, że zasługują, ale nie wszystko naraz. Czy uczniowie w jakiś sposób ucierpią na tym? Ucierpieli już poprzez zmiany, ale przez strajk na pewno nie. A czy według pani nauczyciele zasługują na podwyżkę, której się domagają? Zasługują, oczywiście, jak najbardziej. Jak najbardziej. To jest ciężka praca, chyba wiemy sami. Pan nie tak dawno kończył szkoły, to my wiemy, ja też. Pytanie, kwestia, jakiego rzędu oni zarabiają pieniądze, jaki jest stosunek tego do godzin pracy. To myślę, że to jest najważniejsza rzecz, nie? Natomiast jeżeli miałbym studiować i zarabiać takie pieniądze, no to chyba też bym podjął strajk, tak myślę. A czy pana zdaniem uczniowie mocno ucierpią na tym strajku? Ciężko mi powiedzieć. Sam mam syna w trzeciej klasie gimnazjalnej. No chciałbym, żeby to przyszło bezboleśnie, nie? Ale z drugiej strony rozumiem tych ludzi, także to się przejawia wszystko w dwie strony, nie? Wolałbym, żeby nie. Bardzo dziękuję. Proszę. Co państwo sądzą o strajku nauczycieli? A właśnie, w tym kierunku to się nie wypowiadamy, bo nie jesteśmy na bieżąco. Panie, bardzo nieładnie. A czy według państwa uczniowie mocno ucierpią na tym strajku? Podejrzewam, jak do strajku dojdzie, to na pewno, bo i psychicznie, i fizycznie. A czy według pana nauczyciele zasługują na tą podwyżkę, której się domagają? Oczywiście. Ale może nie w takim stopniu i tak nie od razu, inni też by chcieli. A zatem jakie rozwiązania przychodzą panu do głowy na to? Co było obiecane, jak było obiecane, że podwyżkę dostaną, co można dać, ale nie tak dużą. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Pani o strajku nauczycieli. Oczywiście popieram. A czy uczniowie według pani ucierpią na tym strajku? Uczniowie nie ucierpią. Wszystko da się załatwić. Popieram jak najbardziej strajk. Proszę pana, ja pracowałam 33 lata w szkole jako nauczycielka i dzisiaj nie stać mnie, bo taką mam niską emeryturę. I muszę pracować dalej, nie stać mi, żeby utrzymać dom. Czyli według pani nauczyciele zasługują na podwyżkę, które się domagają? Oczywiście, jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Co myślą panie o strajku nauczycieli? Ja się nie wypowiadam. A pani? Ja myślę, że trochę głupota jest.
wiadomo, że pieniążki im są potrzebne, ale są egzaminy i krzywdzą dzieci. Czyli według pani uczniowie ucierpią mocno na tych? Tak, moim zdaniem tak. A czy nauczyciele zasługują na tą podwyżkę, której się domagają? Może nie wszyscy, ale niektórzy tak. Nie zmienią zawód. A czy, no, czy uczniowie ucierpią mocno na tym strajku? Pana? Jak już powinien się strajkować w wakacjach? Świetny pomysł, nie? A proszę mi powiedzieć, czy nauczyciele zasłużyli na taką podwyżkę według pana? Nie. Nie zasłużyli. A dlaczego? Bo są dobrzy i źli. Rozumiem. Ale ci dobrzy. Spotkałem się z tym, że wie pan, nauczyciel odpowiada się nauczycielka w tym przypadku. Jeden razy zero. Ile jest? Zero. No, a odpowiedziała jeden. Dziękuję bardzo. Niech to posłuży za komentarz. Okej. Okay. A ortografii, czyli błędów, ile robią? Czasami czytam pismo. Panie. Sorry, co myślicie o strajku nauczycieli? Myślę, że nic o tym nie myślę, ja nic nie powiem. Ciebie, wy jako uczniowie, utracicie na tym coś? Na pewno tracimy to, że będziemy mieli prawdopodobnie odebrane część wakacji. A czy według was nauczyciele zasługują na tą podwyżkę, czy nie? Myślę, że tak. Niektórzy nie, ponieważ niektórzy dobrze jakby się spełniają w pracy, a niektórzy bardzo źle wręcz. A co myślicie o tym, że w poniedziałek szkoły i przedszkola będą zamknięte? Myślę, że to jest zły pomysł. Ponieważ no, jednak rodzice muszą gdzieś zostawić dzieci, kiedy idą do pracy. No jednak starsi tacy jak my poradzimy sobie w domu. Czy ty jako uczeń miałabyś jakieś rozwiązanie tego problemu? Nie myślałam o tym szczerze. Rozumiem, a ty? Ja też na pewno nie. Co pan myśli o strajku nauczycieli? Bardzo dobrze, niech walczą o swoje. Czy według pana uczniowie będą mocno poszkodowani? Myślę, że nie dadzą radę. W poniedziałek nie ma lekcji ani zajęć w przedszkolach. Co pan o tym myśli? Trzeba jakoś sobie poradzić, no. Jest siła wyższa i tyle, no. A czy nauczyciele zasłużyli na tą podwyżkę, którą się domagają według pana? Oczywiście, no przecież to zarabia 2,5 tysiąca teraz na rękę, nie? To prawda. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Co pani myśli o strajku nauczycieli? A pani? Nie znam tematu. Nauczyciele strajkują od 8 kwietnia. Bardzo dobrze, mają więcej zarabiać. Co pan myśli o strajku nauczycieli? Myślę, że dobrze, niech strajkują. Każdemu się należy, nie? A czy uczniowie według pana będą mocno poszkodowani tym strajkiem? Chyba się będą cieszyć, co? No właśnie, w poniedziałek nie odbędą się zajęcia w szkole i nie odbędą się zajęcia w przedszkolach. Co pan o tym sądzi? No, żeby była pogoda, to będzie dobrze, nie? A czy myśli pan, że nauczyciele zasłużyli na podwyżki, które się domagają? Myślę, że tak. Moja żona jest nauczycielem i mało zarabia. Rozumiem. Dziękuję. Myślę, że dobrze. Dziękuję bardzo. Ja jestem za. A czy według pana uczniowie ucierpią? No, jedyna szansa ich teraz, żeby to wywalczyć chyba, bo później no nie wiem, jak będzie dalej. Chociaż nie wiem, ja po prostu jestem dezorientowany, nie wiem, czy z jednej strony jest dobrze, a z drugiej strony, no, ja popieram nauczycieli zdecydowanie, ale tutaj to jest problem dzieci, nie? No bo z tego, co wiem, w poniedziałek nie odbędą się zajęcia w przedszkolu, ani lekcje w szkołach. Czy uważa pan, że to będzie słuszne, czy...? Jestem na rozdrożu. Jestem za, a poza tym dobro dzieci, nie? No nie wiem, jak to później będzie. To jeszcze takie pytanie, czy pana zdaniem nauczyciele zasłużyli na tą podwyżkę, której się domagają? No zdecydowanie, to dłuższego czasu już, nie? Zdecydowanie tak.